Zacznę, proszę Państwa, od być może trochę przydługiego cytatu, bo zaprezentuję Państwu dokument, który może za bardzo nie jest znany. Generalnie chyba nie był nigdy publikowany, a wokół niego będę chciał zbudować historię, opowiedzieć Państwu historię o Radzyniu, o Kościele Świętej Trójcy i o właścicielach. Siłą rzeczy nie wyczerpię tematu, bo i okres jest za długi. Mamy tutaj tak naprawdę historię, która ciągnie się od średniowiecza do czasów współczesnych, prawda? I nie jestem w stanie opowiedzieć o wszystkich właścicielach, natomiast coś tam już Państwu przekażę, tak żeby mieć ogólny obraz informacji tak naprawdę o historii Polski w gruncie rzeczy też, ale też o historii tego miejsca, o historii Kościoła i osób, które tutaj żyły. Ten dokument, który widzą Państwo, nie proszę, żebyście próbowali go czytać, tak? Bo to i odległość jest zbyt duża. Co prawda język polski, ale nie będę tego od Państwa wymagał. Ja go po prostu przeczytam i później, interpretując go, tę historię będę opowiadał. Jest to fragment lustracji, czyli takiej wizytacji dóbr królewskich z 1629 roku. Tak jak powiedziałem, ona nie ukazała się drukiem, tak? Więc jest jakaś tam nowość, ona jest znana, powiedzmy, badaczom, historykom, natomiast szerszemu społeczeństwu raczej nie, która opisuje kilkadziesiąt lat, w skrócie, tak, bo tekst, jak widać, jest zamieszczony na dwóch stronach, kilkadziesiąt lat rządów, administracji, rodziny mniszchów tutaj w Radzyniu i o Kościele chyba nie ma nic, póki co, tak? Dobrze, zacznę czytać i zaczynam od tego cytatu. Nagłówek, który tam u góry jest ustawiony, to jest Dzierżawa Kozierynek alias Radzyń od starostwa łukowskiego. Dzierżawy tej jest posesorem jegomość pan Jędrzej Mniszek z Wielkich Kończyc, starosta osiecki i wespół i z małżonką swoją jejmość panią Sydonią Urszulą ze Stenburga. Ekscesjone jejmość pani Zofii z Działynia Mniszchowej, matki swej, dedata anno 1627, na której dzierżawie i starostwie łukowskim świętej pamięci król August panu Jędrzejowi Mniszchowi, staroście łukowskiemu, sumy stare, różnymi listami zapisane w jedno złączonej było polskich złotych 5042 i groszy 7. Na tej dzierżawie i starostwie łukowskim, gdzie uznawają ją być starą i dobrą, in revisione literarum de data anno 1566, już łaciny nie będę tłumaczył, żeby tutaj po prostu nie przedłużać, za tegoż króla jej mości świętej pamięci Augusta nastąpił konsens ad cedendum de data anno 1572, z starostwa i z sum pomienionych przez pana Jana Mniszka, panu Mikołajowi Mniszkowi, bratu jego rodzonemu, stypendiario Sacra Regia Majestatis, po tym dane jest dożywocie na te dobra jejmość pani Zofii z Działynia, małżonce pozostałej pana Mikołaja Mniszcha, od świętej pamięci Stefana Króla, de data anno 1585. Ta tedy zaś jejmość pani Zofia i z Działynia za konsensem jego królewskiej mości pana dzisiejszego, de data anno 1627, uczyniła cesję jejmości panu Jędrzejowi Mniszchowi, staroście osieckiemu, synowi swemu, także i małżonce jego Sydonii Urszuli z Ostenburga in solidum. Rachując tedy dożywocia sum ekstrenuowanych, pierwsze tedy dożywocie generozji Nikolai Mniszek, stypendiari Sacra Regia Majestatis, drugie jejmość pani Zofii z Działynia małżonki, pozostałe jejmość pana Mikołaja Mniszcha, trzecie dożywocie teraźniejszego posesora jejmość pani Jędrzeja Mniszcha, starosta osieckiego i małżonki jego, czwarta i ostatnia część jeszcze tej dzierżawy zostawać ma. Zaczęliśmy od lustrowania tych dóbr suspendowali, z tą jednak kondycją, żeby się nic Rzeczpospolitej nie dorogowało, jeśli by się na tej dzierżawie więcej dożywocia pokazało. Czy cokolwiek można z tego zrozumieć, prawda? To jest język staropolski. Nawet pomijając te fragmenty łacińskie, składnia staropolska była na tyle skomplikowana, że wyciągnięcie sensu tego tekstu z zapisu zajmuje dłuższą chwilę i o to Państwa też nie będę prosił, żebyście to zrobili. Natomiast ja tutaj postaram się na podstawie tego dokumentu, jeszcze raz powiem, tę historię
w jaki sposób opowiedzieć. Radzyń był dobrami królewskimi, z całą pewnością. To nie była własność prywatna, przynajmniej do końca wieku XVII. Tak? W dawnej Rzeczpospolitej, tak jak teraz, tak naprawdę mieliśmy trzy rodzaje własności. Była własność królewska, własność kościelna i własność prywatna. Własność królewska to były starostwa, to były dzierżawy, to były dochody z ceł, to były dochody również z salin kopalnych na przykład, tak? Cokolwiek, co można było, co można było wykopać w ziemi i wcześniej zostało gdzieś tam to ustalone, to należało do króla i prawo przychodu z tych kopalni, z tych dzierżaw po prostu powinno było trafić do króla. Jednak na przestrzeni wieków król za różnego rodzaju usługi, za udział w wojnie, za pożyczone pieniądze, starostwa, czyli dobra ziemskie, tak, kompleksy ziemskie, miasta i wsie, które stanowiły to starostwo, mógł darować, przekazywać lub wydzierżawiać osobom prywatnym. Z tych starostw niekiedy wydzielane jeszcze były odrębne dzierżawy, które inaczej niż całe starostwo mogły funkcjonować na odmiennych prawach, i tutaj większe prawo do tych terenów miała osoba, która została tymi dobrami przez króla obdarzona. Tak? No i tak właśnie było w wypadku samego Radzynia. Znaczy, historia samej miejscowości sięga średniowiecza. Tu już nie będę Państwu mówił za bardzo o rodzinie Cebulków, o rodzinie Kazanowskich, prawda, bo to można byłoby się rozwijać i w końcu o rodzinie Mniszków, Szczuków i Ślubowskich, bo tak naprawdę tutaj te rodziny się tak naprawdę przewijają przez historię Radzynia. Jednak jakieś tam informacje będę Państwu musiał przekazać od początku tego średniowiecza, tak w bardzo wielkim skrócie. Miejscowość pierwotnie, która powstała jako pierwsza, to był Kozierynek. Państwo o tym wiedzą, bo to jest gdziekolwiek tam w różnych miejscach zapisane. Kozierynek został nadany jako dobra dziedziczne, czyli król zrezygnował z prawa do tych dóbr, tak, na rzecz, no w tym wypadku Cebulków, tak. Później jednak na przestrzeni czasu te dobra dziedziczne znowu trafiły do króla. Nie wiadomo dlaczego. Mogło to być po prostu prawo kaduka, czyli ktoś umarł bezpotomnie, nie wyznaczając kolejnego dziedzica i wtedy dobra przychodziły z powrotem na własność króla. I w następnej kolejności dobra te trafiły do rodziny Kazanowskich. W międzyczasie istniało już miasteczko Radzyń, prawda, bo znają Państwo też te daty lokacji miasta przez Grota z Ostrowa, prawda, macie ulicę Ostrowiską, tutaj już tej historii też nie będę Państwu opowiadał. Natomiast Kazanowscy już nie byli właścicielami Radzynia i Koziego Rynku. Byli tak naprawdę jego dzierżawcami, to znaczy trzymali te dobra, mogli z nich korzystać. Jednak wszystkie czynności prawne musiały być wykonywane za zgodą, takie istotne czynności prawne musiały być wykonywane za zgodą królewską. W którymś momencie jeden z Kazanowskich zaczął się za bardzo rozpychać, na tyle zaczął się za bardzo rozpychać, że popadł w konflikt z królem i z królową Boną, która w złości odebrała Kazanowskiemu dobra. Był proces, który prowadzony był przez kilka lat i w 1540 roku dobra te przekazane jako dzierżawa znowu, nie jako na prawach własności, trafiły w ręce rodziny Mniszków. W międzyczasie powstawały też w kościele, powstawały w Radzyniu kościoły, tak? Pierwszy kościół, który powstał, kościół Świętej Trójcy, powstał w Kozim Rynku. Następny, który został zbudowany kilkadziesiąt lat później prawdopodobnie, gdzieś przed 1529 roku, to był kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, czyli ten kościół, który, znaczy to miejsce, ten kościół Zwiastowania stał w tym miejscu, gdzie stoi obecny kościół znowu Świętej Trójcy, tak? Mieliśmy w którymś momencie w Radzyniu dwa kościoły. Jak powstawał pierwotny kościół, który był kościołem parafialnym, to był ten kościół w Kozim Rynku. Ten drugi, który powstał, jeszcze żadnej tam specyfikacji pierwotnie nie miał, ale zdaje się, później on przejął funkcję kościoła parafialnego, natomiast tamten drugi kościół został w jakiś sposób zapomniany.
czy stał, czy był zniszczony, czy był uszkodzony, czy ktokolwiek inny go przejął. Być może, no tego już teraz nie przesądzam, jest wiele tam przesłanek, które by można było tutaj wskazywać. Faktem jest, aha, dobrze, prezentacja nam zginęła, ale trafiło na właściwe. Och, jest dobrze, pominąłem to. Jeszcze gorszy tekst, tak? No właśnie, w tej historii całej, dobrze, to zaraz do tych kościołów wrócę. W historii całej, proszę Państwa, badając tą historię, mamy do czynienia z dokumentami. Dokumenta zapisywane są w przeróżnej postaci. Mamy ładne dokumenty, tak jak tamten poprzedni, jak widać, chociaż i tak było go trudno rozczytać, mamy dokumenty brzydsze, które tylko, powiedzmy, wprawne oko, wyćwiczone oko albo osoba, która wie też, czego szuka, może spróbować odnaleźć, zidentyfikować i tak naprawdę opisać. I tę historię historycy, archiwiści piszą na podstawie tych dokumentów, i ładniejszych, i tych brzydszych. Tutaj mają przykład Państwo dokumentu pochodzącego z 1473 roku, czyli to jest dokument, w którym właśnie król Generoso Dominico de Cazanov, Capitaneo Radomensis, czyli Dominikowi Cazanowskiemu, staroście radomskiemu, przekazuje, tak, do rąk, odbierając tam wcześniej od, gdzie jest, od Mikołaja Minorka z Ostrowa, tak, przekazuje te dobra do zarządu Cazanowskich. Akurat w tym wypadku tego Dominika Cazanowskiego. Jeszcze jeden dokument, żeby już szybko zakończyć sprawę dokumentów i do nich później nie wracać. Tutaj mają Państwo dokument, który jest kilkadziesiąt lat późniejszy. Nie dotyczy dla odmiany Cazanowskich, ale pokazuje władztwo króla nad tymi dobrami. Bo zwykle, tak jak powiedziałem, osoby, które administrują danymi dobrami, mają prawo zarządzać nimi jak chcą, tak? Natomiast jednak od czasu do czasu król się w te dobra wtrąca. Tutaj Państwo mają taki przykład, gdzie to król w wypadku parafii w Kozimrynku wyznacza osobę na proboszcza tego kościoła w Kozimrynku, tak? Czyli król zachował to swoje władztwo, patronatu nad kościołem, i mimo wcześniejszych starań Cazanowskiego, który chciał na miejsce proboszcza postawić swojego syna, tak, podjął inną decyzję, prezentując zupełnie jakąś tam inną osobę. Ona jest gdzieś tutaj nawet opisana. Bieliański chyba, tak? Jeżeli się nie mylę, Jan, doktora, a nie, to w miejscu jego, tak, poprzedniego proboszcza, doktora medycyny Jana Bielańskiego, miał być mianowany ktoś inny, już nie będę go szukał. W każdym razie ta obsada była gdzieś tam ustalona, niekoniecznie musiała dojść do skutku, bo jeszcze biskup musiał na to wyrazić zgodę. Ale to już wracamy tutaj z powrotem do kościołów. W XVI wieku sprawa kościołów w Radzyniu jest dość skomplikowana, ponieważ wtedy rozpoczyna się ruch, no powiedzmy, protestantyzm w Polsce, w ten sposób powiem. I Cazanowscy opowiedzieli się po stronie różnowierców, a jeden z Cazanowskich, a może kilku z nich, zostało arianami i właśnie chcieli przyjmować kościoły. W końcu im się udało przejąć oba kościoły, czyli w Kozimrynku i w Radzyniu. Czy mniszchowie byli arianami? Może, szczerze powiedziawszy, do tego jeszcze nie doszedłem. Gdzieś tam znalazłem informację, że tak, tak, ale to ponieważ nie potwierdziłem, jest tutaj ostatecznie, jeszcze tego nie będę gdzieś tam no tak tłumaczył. Być może dlatego mówię, że skoro Mikołaj Mniszek od 1540 roku dysponuje Radzyniem, a innowiercy utrzymali się prawie do końca wieku, no to musieli to robić za zgodą Mniszka. Tak? Więc prawdopodobnie również Mikołaj Mniszek i
pozostali Mniszchowie, Mikołaj Mniszek starszy, czyli ten pierwszy, który dostał Radzyń, później jego syn Jan, kolejny syn Mikołaj, być może również byli różnowiercami. Ile mamy czasu? Troszkę. Proszę? Troszkę. Bo nie wiem, jak daleko tutaj się rozwijać. Proszę pana, rodzina Mniszków nie jest rodziną polską, ona przybyła gdzieś tam ze Śląska Cieszyńskiego, prawda? Pierwszy był Mikołaj Mniszek, drugi. I on tutaj tak naprawdę zaczął, jako podkomorzy królewski, zaczął gromadzić dobra. Był bardzo zaufanym urzędnikiem króla, który obdarowywał go różnego rodzaju starostwami, nadaniami. Między innymi właśnie w związku z tym ten Radzyń trafił do jego rąk. I tutaj się zaczyna, nawiązując do tego dokumentu, który państwu wcześniej odczytałem, kwestia dożywoci. Ponieważ były to dobra królewskie, a Radzyń został wydzielony jako dobra, jako dzierżawa, co z tego mogło wynikać? Po pierwsze, to już opis dotyczy czasów, które działy się po tak zwanej egzekucji dóbr, czyli była taka wielka walka po połowie XVI wieku, gdzie zażądano od króla na Sejmie zwrotu, żeby szlachta, która teoretycznie nieprawnie nabyła dobra do królewskie, żeby te dobra później do skarbu królewskiego wróciły, tak? Żeby przychody króla i przychody skarbu państwowego nam rosły. W ten sposób rzeczywiście Kazanowskiemu, który jeszcze wtedy siedział na części Radzynia, siedział w Białej, Białce, niektóre z tych dóbr odebrano. Natomiast dzierżawa, czy Radzyń został określony jako dzierżawa radzyńska i opisano na nim cztery dożywocia, bo ustalono, że król czy skarb państwa jest winny Mniszkom tę kwotę, którą tam państwu wcześniej przeczytałem, musiałbym znowu do niej sobie, 5 tysięcy z haczkiem, tak? 5 tysięcy 42 zł i 7 groszy, tak? Ustalono, że spłata tego będzie trwała cztery dożywocia. Co to znaczy dożywocie? Dożywocie to jest taki okres, powiedzmy, w liczeniu staropolskim, że ktoś ma prawo korzystać z tych dóbr do swojej śmierci. Tak? Pierwsze dożywocie liczy się od tego pierwszego, od którego było wyznaczone, mógł trzymać. Jeżeli on dokonał cesji na kolejną osobę, to było drugie dożywocie. Tak? On sobie to drugie dożywocie mógł trzymać. Trzecie, czwarte, następne, każdy mógł sobie to trzymać do śmierci. Oczywiście nie trzeba czekać było na śmierć pierwszego, żeby zacząć liczyć dożywocie drugie, bo przekazanie dożywocia trwało za życia, tak, jakimś kolejnym dokumentem. I tutaj mamy opisaną tą część, która właśnie nam mówiła o liczeniu tych dożywoci. I w 1629 roku rozpoczęło się, czy trwało od dwóch lat, dożywocie trzecie. Pierwsze dotyczyło Jana Mniszka, drugie Mikołaja i jego żony, tak? Trzecie dożywocie dotyczyło Andrzeja Mniszka i czwarte w przyszłości kogoś z następnych z rodziny Mniszków. Po wyjściu tych dożywoci, czyli po teoretycznej śmierci ostatniego, który miał prawo do posiadania tego dożywocia, dobra wracały do skarbu królewskiego, włączono były z powrotem na stałe do starostwa, w tym wypadku starostwa łukowskiego i były już wliczone w podatkach przy następnych lustracjach. Zapomniałem o tym powiedzieć, że dobra, które były zapisane jako dożywocie, nie musiały płacić podatków, więc kto miał takie dożywocie, mógł sobie z tych dóbr korzystać ile chciał i nie musiał nic z nich płacić, więc warto było coś takiego trzymać, tak? No i to dotyczyło Mniszków, między innymi i Radzynia właśnie. A wracamy do tych kościołów, tak, już powoli. Mikołaj Mniszek i jego świta, tak, mamy nagrobek w kościele tutaj kilkanaście metrów od nas, nagrobek Mikołaja Mniszka, tutaj niżej jest jego małżonka, ona już tam występowała na slajdach we wcześniejszych prezentacjach oraz cała rodzina. W gruncie rzeczy, proszę państwa, poczynając od małżonków, czyli męża, żony, synów i dwie córki. Jest to układ bardzo ciekawy, proszę państwa, bo historia nie zna dwóch
osób, które tu występują. Oczywiście rodzice są znani, znanych jest 5 synów i 1 córka, nieznani są prawdopodobnie ci mniszchowie, czyli najmłodsi, którzy prawdopodobnie umarli młodo, w wieku takim, w którym nie zdążyły ich źródła jeszcze zarejestrować. Tak? Już mamy ciekawostkę, chociażby patrząc na sam ten nagrobek. No i teraz, proszę Państwa, no w którymś momencie Kościół musiał wrócić z rąk innowierców na łono Kościoła katolickiego. No, na mnisza bym nie stawiał, skoro tyle razy, tyle lat mimo wszystko utrzymywał innowierców w obu kościołach, tak? Kościołach Trójcy Świętej, tego starego na Kozimrynku i tego zwiastowania na Świętej Marii Panny. Postawiłbym raczej na jego żonę Zofię z Działyńskich, tą poniżej, mniszchową, która co prawda miała w rodzinie tradycje innowiercze, tam jak historia wskazuje, w dziadkach chyba miała takie pokolenie, chyba też w stryjach albo w wujach, kilka osób było luteranami. Mało tego, należeli do tej elity luterańskiej, która trzęsła całą Polską Zachodnią. Natomiast reszta rodziny była ewidentnie katolicka, bo Działyńska, ta, którą tutaj mamy w Radzyniu, jednak dość daleko od jej rodzinnych stron, pochodziła w gruncie rzeczy z ziemi dobrzyńskiej i z Prus Królewskich. Czyli stamtąd, skąd my żeśmy przyjechali i szczerze powiedziawszy, ona mnie tutaj ściągnęła, a nie Konstancja z Potockich Szczuczyna, ale bo ona mnie bardziej zainteresowała. Ona pochodziła właśnie z tych Prus Królewskich i ona tam była spokrewniona właśnie z rodzinami Kostków od świętego Stanisława Kostki, tak? Jednak to jest właśnie ta rodzina. Z Cemami, czyli ewangelikami, tymi, tą rodziną, która podtrzymywała tradycje ewangelickie w Prusach Królewskich, była spokrewniona z wszystkimi innymi rodzinami w Prusach Królewskich, tymi należącymi do tak zwanej elity pruskiej, czyli chociażby z rodziną Konopackich, tak? Też rodziną senatorską, która tam żyła. I szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że to ona po śmierci męża zdecydowała wrócić na, może nie wrócić, może cały czas była katoliczką, tak, ale to ona pewnie zdecydowała o tym, że mają kościoły, czy z kościołów zniknąć innowiercy i że kościół ma z powrotem być kościołem, czy oba kościoły mają być kościołami katolickimi. W 1602 roku była przeprowadzona wizytacja, może gdzieś znajdę ten treść czy fragment tej wizytacji, w której opisywany był kościół. Nie ten oczywiście, ale ten drugi. A z 1603 kościół Świętej Trójcy. Już przetłumaczę. Niedaleko od kościoła parafialnego jest stary kościół, niegdyś będący parafialnym. Lecz przez wiele lat sprofanowany przez pogrzeby heretyków, powiedzmy tak można to tłumaczyć, a i największego z nich od kilku lat, pana Kazanowskiego. To dotyczyło opisu kościoła Świętej Trójcy, tego starego, tak, w Kozimrynku, ale w tym roku właśnie tutaj, dopiero w 1602 roku starościna łukowska Zofia z Działynia Miszkowa odnowiła go. Jeszcze jednak w 1603 roku był zamknięty. Mamy do czynienia z dwoma sytuacjami. W 1603 roku istnieje jeszcze kościół na Starym Rynku, wraca do katolików. Kościołem parafialnym katolickim jest już wówczas kościół zwiastowania na Świętej Marii Panny, czyli ten. 1602 rok, 1603 rok jest ostatnią chyba informacją o istnieniu w ogóle kościoła w Kozimrynku jako takim. No i mamy to epitafium, które tak naprawdę ciężko jest wydatować, kiedy ono mogło być tworzone i dlaczego zostało zbudowane czy postawione w kościele zwiastowania na Świętej Marii Panny, skoro ewidentnie mamy zapis, że Działyńska odnowiła tamten kościół na Kozimrynku, tak? Już nie będę tutaj w dyskusję
bo wczoraj żeśmy dość długi czas z panią konserwator na ten temat dyskutowali. Faktem jest, że kilkanaście lat później poświadczona jest już istnienie kaplicy mniszków w kościele już Świętej Trójcy tym, znaczy nie, zwiastowania Najświętszej Marii Panny, bo jeszcze był wtedy kościołem drewnianym, a potencjalnie, jak wskazuje datacja na czole kościoła, mamy rok jego budowy 1641 i konsekracji 1944 roku. Mamy kilka dat, które gdzieś w tym momencie musimy ulokować budowę samego kościoła, budowę krypty, w tym wypadku też budowę kaplicy, a także no, zastanowić się, kto to mógł zrobić. Zofia z Działynia Mniszchowa żyła jeszcze w 1627 roku. Prawdopodobnie w związku z tym, ponieważ w 27 roku przekazuje dożywocie swojemu synowi, tak, czyli na pewno żyła. W związku z tym wszystkie prace związane z budową krypty, z budową kaplicy, być może rozpoczęte z inicjacji jej męża, bo chciał tam być pochowany jako, być może, prawda, Arianin, zostały kontynuowane przez małżonkę. Później już natomiast sam początek kościoła, jako tego nowego kościoła murowanego, mógł być rozpoczęty kilkanaście lat później. Jak tutaj żeśmy dyskutowali właśnie z panią konserwator, mógł być skończony nawet w latach 20. i 30. i wtedy byśmy jako fundatora tego kościoła wskazywali Zofię z Działynia, prawda? Albo jeżeli kościół był budowany przez lata i datę ukończenia budowy tego kościoła pokaże nam ta data 1641 roku, no to wtedy do fundatora i kontynuatora tej budowy musielibyśmy jeszcze dorzucić jej syna Andrzeja, tak? Mamy dwie osoby, które tak naprawdę, bo to on w gruncie rzeczy jako ten siedzący na trzecim dożywociu miał prawie, tak, wykonywania wszystkich czynności w Radzyniu. Prawo, ponieważ zgodę na budowę kościoła, być może i pieniądze, musiał też dać król. Dzierżawa, mimo że nie płacono z niej podatków, ciągle była własnością królewską, mimo że tam były dożywocia. Pokazuje o tym, tę sytuację pokazuje lustracja jeszcze późniejsza z 1661 roku, gdzie jest taki krótki fragment, gdzie został zapisany, że patronat nad mianowaniem księży w kościele należy do króla i do kolatora, czyli do osoby, która wcześniej lokowała ten kościół, prawda, do osoby prywatnej, co drugą decyzję podejmowali na zmianę, tak, obsadzania tego kościoła. Czyli król też miał w tym jakiś swój udział, zresztą widać to było w tym dokumencie wcześniejszym, do którym żeśmy nawiązali, ale ponieważ też pokazują mi tam już z daleka, że czas mi dawno temu upłynął, więc dziękuję bardzo Państwu za uwagę.